Witam Was wszystkich w kolejnym, chyba już 57. odcinku podcastu Zawałowcy. Ten odcinek jest zatytułowany CBD. Czym to się je? Ze względu na to, że dostaję bardzo często od Was pytania, czy skomentuję temat korzyści ze stosowania olejków CBD, no musiałem w końcu ten temat dla Was podjąć. Jak wiemy w Polsce chyba już setki tysięcy ludzi stosują suplementy, które zawierają CBD, czyli olejki CBD. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że to jest nawet już kilka milionów ludzi stosujących CBD. Więc chyba jak najbardziej jest, o czym mówić i chyba jest co komentować. Oczywiście nie da się w jednym odcinku podcastu skomentować szczegółowo wszystkich zagadnień związanych, ze stosowaniem olejków CBD. Dla jasności, jeszcze dodam, że dzisiaj mówimy tylko o olejkach CBD, które są w dystrybucji jako suplementy diety. W dzisiejszym podcaście nie komentuję suplementów, preparatów i leków, które zawierają THC w swoim składzie. Przypomnę, że w olejkach CBD. Zabroniona jest obecność THC. Jest jasno określone maksymalne stężenie THC, które nie może być w suplementach CBD w żaden sposób przekroczone, aby one mogły być w legalnym obrocie jako te suplementy. Co to jest to CBD? W przypadku olejków CBD mamy do czynienia z ekstraktem z konopi polnych, zawierającym dość dużą grupę związków fenolowo-terpenowych. Zawierających fitokanabinoidy, z których najważniejszym zapewne jest kanabidiol. Jak CBD ma działać? CBD w przeciwieństwie do THC nie pobudza receptorów układu endokanabinoidowego. CBD jest antagonistą receptora CB1 i jest odwrotnym agonistą receptora CB2. Ale, co to jest układ endokanabinoidowy? Można by było sobie zadać pytanie dla tych, którzy nie wiedzą. Najkrócej mówiąc, jest to układ przyjemności i nagrody w naszym mózgu. Możemy pobudzać go w sposób naturalny, np. poprzez wysiłek fizyczny albo poprzez uprawianie seksu. Ale również pobudzamy ten układ za pomocą różnych związków chemicznych, np. niektórych leków lub narkotyków. Trzeba powiedzieć, że związki zawarte w CBD. Albo w ogóle, albo bardzo słabo się łączą z receptorami tego właśnie układu przyjemności. Natomiast ważna uwaga jest taka, że jeżeli związki zawarte w CBD nie łączą się z tymi receptorami, to nie znaczy, że nie mogą w jakiś sposób oddziaływać w sposób pośredni na ten układ przyjemności endokanabinoidowy. Otóż stosowanie CBD może spowalniać rozkład związków. Które potrafią się z receptorami tego układu przyjemności łączyć. Czyli działanie CBD jest bardziej jakby dookoła, jest to działanie pośrednie. Dlatego jest ono z pewnością łagodniejsze niż w przypadku THC, co wszyscy, którzy z THC mieli do czynienia, już na pewno doskonale wiedzą. Ale oczywiście związki zawarte w CBD nie tylko. Działają na układ przyjemności. Mówimy, że ich działanie jest pleiotropowe, czyli że mogą one oddziaływać na różne mechanizmy biochemiczne w naszym ciele. Mówi się o ich wpływie na receptory np. Na dla adenozyny, na receptory dla serotoniny, czyli hormonu bądź transmitera szczęścia w naszym yy, organizmie. Ich wpływ na receptory opioidowe np. może mieć związek z postulowanym efektem przeciwbólowym olejków. CBD. Czy CBD jest bezpieczne? Olejki CBD w dawkach, które są stosowane w suplementach, generalnie trzeba powiedzieć, że mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa. Notuje się stosunkowo niewielką ilość objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem tego typu suplementów. Po prostu mamy małe dawki, dawki mniejsze zwykle niż stosowane są w badaniach klinicznych. Do tego jeszcze za chwilę będę wracał. Czyli małe dawki, mało objawów niepożądanych. Czasami może pojawić się u niektórych znużenie, senność, biegunka albo zmniejszenie apetytu. To są główne działania uboczne, występujące dość rzadko. Trzeba powiedzieć, że czas stosowania olejków w CBD w warunkach badań klinicznych to średnio 4 do 6 tygodni. Nie dysponujemy zbyt dużą ilością dobrze. Udokumentowanego monitoringu pacjentów w tym dłuższym okresie stosowania CBD. Kolejne pytanie: jak podawać CBD? Związki aktywne, które są zawarte w olejku CBD, wchłoną się bardziej efektywnie e, i my mówimy, że będą bardziej biodostępne, jeżeli podamy je bezpośrednio na błonę śluzową, czyli w praktyce na błonę śluzową jamy ustnej. Po prostu efektywnie większa ilość substancji aktywnych z CBD zostanie ze śluzówki wchłonięta do krwiobiegu, jeżeli właśnie będzie to bezpośrednio ominiemy wątrobę, ponieważ olejki CBD, które są podane do i je połkniemy, oczywiście będą podlegały efektowi pierwszego przejścia, czyli nasza wątroba rozbroi bądź zneutralizuje część aktywnych związków. Zawartych w naszym drogocennym CBD, czyli efekt działania tych CBD podanych do ustnie i połkniętych, będzie po prostu mniejszy. Przechodzimy do korzyści, gdzie mamy dobre badania kliniczne wykonane na ludziach. Musimy wiedzieć, że w przypadku olejków CBD mamy bardzo dużą ilość badań na modelach zwierzęcych, mamy dość dużą ilość badań in vitro. Na modelach doświadczalnych, gdzie te związki są testowane poza organizmem człowieka. To jest bardzo ważne. Troszeczkę później, w trakcie dzisiejszego podcastu, zaprezentuję Wam różnicę w przypadku wpływu CBD na choroby serca i układu krążenia. Wtedy łatwiej Wam będzie zrozumieć, czym te badania się różnią od prawdziwych badań klinicznych przeprowadzonych już na ludziach. Wracamy jednak. Do dobrze przeprowadzonych badań klinicznych, które są dla nas najważniejsze w ocenie skuteczności, w tym przypadku CBD. Będę bardzo skrótowo przytaczał Wam dane z przeglądu piśmiennictwa, podsumowującego właśnie dane z dobrze przeprowadzonych, randomizowanych badań, analizujących właśnie wpływ CBD na różne aspekty związane ze zdrowiem człowieka. Po pierwsze, dość dobre wyniki w tych badaniach zarejestrowano w przypadku zastosowania CBD w terapii uwaga, zaburzeń lękowych, i to jest chyba najmocniejsze wskazanie praktyczne do CBD. To, co potocznie możemy sobie często nazywać, albo jest nazywane nerwicą lękową, mamy niezłe dane dla niektórych postaci padaczki lekoopor lekoopornej. U dzieci. Podobnie jest z terapią bólu neuropatycznego, na przykład taki ból, jakiego doświadczają chorujący na stwardnienie rozsiane. Tutaj też dobre dane na skuteczność CBD. W przypadku działania uspokajającego mamy niejednoznaczne wyniki badań CBD jest skuteczne przede wszystkim, gdy obecny jest komponent lękowy tych, tych zaburzeń. W przypadku leczenia schizofrenii jest tutaj więcej korzystnych doniesień niż neutralnych i niekorzystnych wyników badań. Najlepiej jednak każdą terapię schizofrenii prowadzić oczywiście pod kierunkiem specjalisty psychiatrii. To oni decydują o yy, yy, korzyściach skorzystania akurat z CBD. Mamy trochę dobrych danych dotyczących CBD, na przykład w uzależnieniu od palenia tytoniu. Szału tutaj nie ma, ale można powiedzieć, że CBD może. Delikatnie wspomagać rzucenie palenia papierosów. Niestety mamy brak wpływu lub bardzo niewielki wpływ na podstawowe wskaźniki takich chorób jak choroba leśniowskiego krona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Tak samo praktycznie brak efektu dla cukrzycy typu 2, brak wpływu lub minimalny wpływ w zakresie leczenia zaburzeń cholesterolowych oraz w zakresie. Leczenia uzależnienia od konopi indyjskich. Trochę inne konopi. Teraz dane z badań obserwacyjnych wcześniej były randomizowane. W przypadku niektórych postaci epilepsji mamy dane przede wszystkim właśnie z badań obserwacyjnych i dane te pokazują pozytywny wpływ stosowania olejków CBD. Podobnie pozytywne dane istnieją dla niektórych schorzeń dermatologicznych. I powtarzam, tutaj mamy głównie badania obserwacyjne, potrzebne są dodatkowo przeprowadzone, kontrolowane badania, randomizowane. Niestety, dla wielu hmm, postulowanych innych wskazań, dla których mówi się o korzyściach CBD, ilość badań jest po prostu mała, a ich wyniki są bardzo dyskusyjne. Na przykład zwróćcie uwagę, że nie wymieniłem różnego rodzaju korzyści ze stosowania CBD. Znaczy, wymieniłem różnego rodzaju korzyści, ale nic nie powiedziałem do tej pory na temat poprawy jakości snu. A przecież wszyscy o tym dookoła trąbią. Mnóstwo preparatów CBD sprzedaje się właśnie dlatego, że są reklamowane jako te preparaty, które nam poprawią nasz sen. Okazuje się jednak, że systematyczny przegląd piśmiennictwa, który był opublikowany w 2020 roku który zbierał cały dorobek naukowy dotyczący wpływu właśnie CBD na ilość i jakość snu, podsumowany jest wnioskiem, że nie dysponujemy danymi, które wspierają tego typu korzyść ze stosowania suplementów z CBD. I znowu uwaga końcowa tego opracowania to jest cytat, że dysponujemy obiecującymi danymi przedklinicznymi, ale potrzebujemy kolejnych dobrze zaplanowanych badań. I badań klinicznych, które dopiero nam potwierdzą taką korzyść. Ja wiem, że na stronach, które promują poszczególne suplementy zawierające CBD, mamy korzyści, które dotyczą właściwie wszystkich rodzajów schorzeń, jakie rozpoznaje się u ludzi. Mam na myśli choroby autoimmunologiczne, otępienne, nowotwory. Mamy chorobę Parkinsona, reklamowane choroby skóry, leczenie uzależnień i wiele innych chorób. No, niestety nie jesteśmy w stanie potwierdzić całego tego marketingu w badaniach klinicznych. Albo nie ma dobrych badań, albo wyniki tych przeprowadzonych już badań są po prostu niejednoznaczne nie potwierdzają jednoznacznie korzyści. Zapewne, oczywiście, nie jest to ostatnie słowo nauki, ponieważ wciąż bardzo wiele badań dotyczących CBD jest aktualnie w toku i oczekujemy na publikację wyników. Więc to, co chcę powiedzieć, to fakt, że na chwilę obecną mamy mm, dokładnie tyle udokumentowanych wskazań dotyczących skuteczności preparatów y, zawierających CBD. No i kolejny wątek praktyczny. Trzeba zwrócić uwagę, E, na stosowane w badaniach dawki CBD. Jest to zwykle minimum 300 mg na dawkę, a najczęściej w badaniach jest stosowane 600 mg. Dawkę, dawki te trzeba porównać do dawek stosowanych w suplementach. I od razu Wam podpowiem, że zwykle w suplementach stosujemy wielokrotnie mniejsze dawki niż te, dla których wykazano jakiekolwiek korzyści w badaniach. Na to także trzeba zwrócić uwagę. Przykład. Typowy suplement CBD 10%, flakon ma 10 ml i uwaga 5 mg CBD w jednej kropli, a w całym flakonie jest 1000 mg. Czyli cały flakon to nie są nawet dwie dawki po 600 mg, które stosowano w badaniu dokumentującym skuteczność CBD. O pieniądzach jeszcze będzie za chwilę później słówko.